ustawiamy się. Adi, Adi, dawaj, dawaj, Adi. Thank you.
środek na chwilę, tak? Dawid, Jano, na środek pomocy. Come on.
Karolek, wracamy, Karolek! Wracamy, Kostek, wracamy!
Gdzie ma Patryk? Pawełek? Paweł? Ci co tak kichają, tak mieszają. No. Kichają? To żeby oni tak dobrze nie kiwali na przykład jak są w kółcie, to po prostu ich rękowo. Nie wiem, znaczy, ale nie tylko nie, tylko nie, 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 to, że się boisz, jak on przy swoim przeglądzie, nie, 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 tylko musisz po prostu pochodzić od razu w klasę, czy na piłkę, czy nie chcesz. Brawo!
Bartek, brawo! Dawaj Bartek, gotamy! Thank you.
dawaj, dawaj, Dawid! Podnosimy głowę i gramy dalej. Powstrzymanie! Adi, powstrzymanie!
Jaszczurka, jeszcze 2 minuty. Jaszczurka, dawaj. Brzuch dostał. Mam dla ciebie złą wiadomość. Naliczyłem przynajmniej 6 dobrych działań jako obrońca. Ja jeszcze nie umiem. 20 minut, niecałe 6. Bartek, kto by blokowywał teraz długie podanie? Thank you.
Ty, Czerwa. Chodź, ja teraz bliżej pokażę. Ok, jesteśmy gotowi? Zaczynamy, hop! Czekaj, muszę jaszczurkę teraz jeszcze. Chodź, jaszczurka. Witam cię, pani tato. Witam cię, pani. Z przyjaciółmi graliście. 6-0. Skończyłeś się? Chyba tak, nie to widzę. My idziemy do przodu, kurwa, dziewczę. No i dobrze. Pawełka chcemy wyciągnąć. No. Ja już pracuję, no. Kupiłeś stoję? Nie pewnie. Za 4 lata. A to za obciążenie? No, tak. Wieszacie. I teraz będę miał prezent. Uwaga, raz, dwa, trzy. Patryk. Raz, dwa, trzy. Jakie podanie? Widziałeś? Co zrobiłeś, Marcie? Co? I sobie? Nie zrobiłem nic, bo czekam, aż mi gościu w poniedziałek. W poniedziałek, czy we wtorek mam mi przerzucić ten. Jednego telefonu na drugi wszystko, wiesz? A to jaki to problem ty widzisz? Taki, że muszę naprawić telefon. Dlaczego? Co zbity? Poszła szyba. Ja wiesz co zrobiłem, pojechałem do sklepu, kupiłem drugi taki sam telefon i myślałem, że pojadę do gościa i mi przerzuci. Jak goście zobaczy telefon, jest szybko rozpęknięte, mówi: Dewan, co mogę panu połączyć kablem, ale to trzeba wybrać ty. I mówię, nawet będą grafiki, ikony. Wszystko będzie to samo, ale no, ja też bym ci przerzucił, ale musi ekran działać. Dokładnie, a on do mnie mówi, pan co mówi, no mówi nic z tego. Mówi, a co teraz? A mówi, no tylko mówi, by trzeba było wymienić, nie? No i chłopie, dałem go do zrobienia, 480 zł. No to ci się nie opłacało telefonu kupować. No ale kurwa, już powiedziałem, zrobię go, przerzucę dane i tą M12 drugą dam Patrykowi, a tu kupiłem nową taką samą, wiesz co chodzi. A tam mam zdjęcia, te kody swoje, wszystkie, wiesz co chodzi. No i teraz się zastanawiam, jak on mi to wszystko przerzuca z jednego na telefon na drugi, to co, te aplikacje z automatu będą hasały, czy będzie trzeba wszędzie kody wbijać tam? To zależy, jak miałeś, czy miałeś zapamiętane, czy nie. Zapamiętywało ci? Nie, pamiętam. To powinno ci hasać bez problemu. Tak? Jeśli zapamiętowało. Bo ja nie pamiętam właśnie tych haseł wszystkich. Sport BM, ten Nimbus, kurwa, że coś. I dlatego na razie nie ściągałem sobie. Wejdzie. I dlatego na. O, na aut, ale. Jeden ma kamień, widzę tutaj, nie tylko w tej grze. Nie mówią, żeby... bo się chłopaki będą grać kontaktowo. I jak tam ci zaczynają mieszać ten z szóstą, tam się tam zaczyna mieszać. To oni stoją tak patrzą. A to trzeba pierwszy od razu. Widzisz, jak to jest być cwaniakiem? To będzie go trener? Nie. Drugi ciebie. Nigdy nie wolę się cwaniakować. Ta dziewczyna też jest lewa, bo kolega. Kurwa i cytki urosła, ale się powinno sobie szukać chłopów, bo nie ma piłki. Cicho. Patryk, zejdź z monitora. Wrócił do wąny. Ale mówię, zjebał się. O, z tyłu do tego ten. A reszta tu do wąny. Super zapomnę.
Ja widzę. Widziałem tam. Nie wiem, Paweł tu całą robotę zaczekał, ale to jest. On jest taki, że nogi mógł wyszli tak uważać. Widzicie, oni podejmują też walkę 1-1. Nawet popatrz, widzisz, że już jest dupa. Przez to zostawiam mi dużo miejsca. I... widzisz, i już nie atakował, bo się go było dotknąć. Gdzie tu powinny ręce pracować, całe ciało? Chodzi go rozpłykać. Stoję. Ale to nie wiem, biegnie jeden po drugiego. Zamiast już chodzi tylko tuż go. Wytrącać go. No. Wtedy nie zostawiasz mu dużo miejsca, nie? Teraz ten połowę. Tak, ładnie. Bo widzę, że przycisnęli. Bo zaczęli już bardziej tam, już nie wiem, jak się spędzić tym. Jak się ruszyć. No, tam gdzie zastała się. No, dobra. Który to jest ten wielki? Ten z tą farbowaną grzywką, co tam jest. To ma teraz. Na samym końcu. Siódemka. Siódemka, no. I jest pierwszy na odstał. Cicho. Wystarczy, żeby się nie mali fizycznego kontaktu i oni by grali jak równi. Może tam ci lepsi są troszeczkę tak, technicznie no i fizycznie wygrywają. No ale są, że są większy, starsi. No. No widzisz to. Fajnie sobie jeszcze tam. No to nie wynika teraz. Wiesz, ci już grałem parę lat, są zgrani, nie? A ci to jest w tej chwili... Gdzie ten kozak jest? Cały czas z tą lewą nogą. Odstawić? Odstawić odważnie, bo ja tam wiesz, zacząłem temat.
też fajnie. Widzisz, z tego robią od razu metrów. Ładnie zagrał. Adi, wiesz ile meczy? Jeszcze przed nami w tym sezonie? Jakbyś ty w każdym tak wchodził, grał cały, to byś nie dał rady dograć. Ja pamiętam, jak byłem mały i się szło grać na boisko, to jedna połowa u nas trwała jakieś 4 godziny. No. I to w wieku chłopaków, nie? Nie było tam się. Kolana pożerane na boisku, kurde. Trawy nie było, to kuszy wynosi. Ci zapracował teraz w łokcie. No i wytrącił go, już nie było mieszania, już zły był ten. Fizycznie muszą bardziej tak kontaktowo grać. Sztyla to chyba będzie dwa roczniki. Fajnie miesza tam piłeczkę. Widzisz co zrobił? Widzisz jak go pchnął? No już mieszać już nie ma. Tak, tak. I tak samo powinno tutaj, z tej strony. Tak samo fizycznie. Znaczy fizycznie, kontaktowo. No, pchnę i on da rękę na łokieć i... No, ale to jest dobrze, bo to wytrąca ci z rozmawki. Już nie masz takiej kontroli nad piłką taką, nie? Jano, zamień się z Brunem. Brawo, Karol. Jano, zamień się z Brunem. Wspieramy się wzajemnie. Bardzo dobre załowanie. Brawo. Tu nie to jest tak, że on się straci piłkę i od razu idzie ogień. Brawo Maciek, ale bardzo dobra pierwsza interwencja i było blisko, drugi dobrze, spokojnie. 0% do siebie, głowa do góry. Masz kwiatkę w kochlicach już nie ma. Nie masz. Gdzie? Ale to nie ten. Jeden? To jego syn jest tylko. No ale syn przecież prowadził drużynę to grali. Nie, i tam jest trzech. To jest ten najmłodszy, ten Duszek Kacperek. Co miałem na awanturę właśnie. To on taki cwaniaczek. Tam był jeszcze ojciec, no i ten najstarszy to przyszedł do mnie. No to czyli ten najlepszy, tak? Co? To który jest najlepszy? No się nie wiem, tam ojciec, nie wiem jak to teraz. Jak pan popatrzy na tego chłopca z 13. Jak będzie daleko, on biega identycznie jak Patryk. Identycznie, a jeszcze ma długą grzywkę, tak jak miał Patryk.
jak biegł, to na początku mówię, co on tu robi, że nie? Co Patryk tu robi? Patryk już jest obcięty, już nie będzie. No wiem, gadałem z nim teraz. Mówi do mnie, no Sosna mi złapał. Sosna, no wczoraj był. Nie, przedwczoraj, przepraszam. Czy w jakim sensie? Ruchowo, czy? Trzynastką? Ruchowo tak. Nie, że wygląda, że ruchy ma jak Patryk, nie? Ruchy ma jak Patryk, mówi, ten jest trzynastka. Mówi, nawet grzywkę ma tego. Może się zrobił. Widzisz i odpuszcza, widzisz? Biegnie i zaniesie się. To jest takie, że on wszystkich chłopaków lubi. A jak jakiś mu nie pasuje, to tam się z nim nie wyrywa, tylko po prostu no, odchodzi nam od tego. Tak. Ja zauważyłem, że on jest taki bardziej kontaktowy. I nie konfliktowy, tak? Tak, tak. Ale jak trzeba to się podzielić. Nie, zadziór to z niego też jest taki zaszczyt. Tak? Nie może być. Jak się przy czymś uczę, to... A to weź tam podaj. No tam, chłopaki. Koniec. Ty Beskitu, przyzora wszystko takie kawy, ten 13, to autentycznie, nawet wzrosta pokazuje. Mu rączki zadziałały. Dobra, no. Będę się zebrzeć z tym przeciwnikiem.
Patryk.